Analiza meczu. Każdy trener i zawodnik w jakiś sposób to robi, ale czy każdy robi to w sposób prawidłowy i taki, który daje największe korzyści? Niekoniecznie. Zawodnicy analizując swoją grę często za bardzo skupiają się na skutkach, a nie na przyczynach, przykładowo złego podania. Straty piłki lub złego przyjęcia. Często jest tak, że zawodnik straci piłkę po przyjęciu nie dlatego, że jest drewniany, tylko że popełnił kilka błędów wcześniej, co skutkowało złym przyjęciem. Przyczyn może być wiele: być może nie ustawił się w pozycji otwartej, nie złapał głębi, lub po prostu przyjął złą nogą. Wiele razy widać, jak analizujący mecz skupiają się na skutkach, a nie przyczynach. Przykładowo, ktoś źle podał, to od razu są komentarze, że ten zawodnik nie potrafi podawać i w ogóle jest słaby. A po czasie okazuje się, że ten zawodnik podaje świetnie, ale wcześniej nie obserwował przed przyjęciem i przez to panikował i nie miał czasu na podjęcie prawidłowej decyzji. Innym przykładem może być napastnik, który od kilku meczów nie może strzelić bramki, mimo wielu niecelnych prób. Ktoś kto źle analizuje powie, że jest słabym napastnikiem i nie potrafi strzelać. Skupia się bezpośrednio na skutkach. Patrząc na przyczyny można dostrzec, że owy napastnik na przykład nie czuje się dobrze w dwójce z partnerem i woli grać jako samotna dziewiątka lub po prostu skupia się za bardzo na sile strzału, przez co traci na celności. To samo dotyczy trenerów. Jeżeli twój zespół traci dużo piłek w środku pola, to niekoniecznie oznacza, że twoi pomocnicy są słabi, ale być może źle rozstawieni, lub jest ich po prostu za mało i grają w niedowadze przeciwko pomocnikom zespołu przeciwnego. Jeżeli ktoś, kto analizuje mecz, skupia się jedynie na skutkach, a nie przyczynach danej sytuacji, to oznacza, że albo kompletnie nie zna się na piłce, albo będzie tkwić na swoim poziomie trenerskim lub piłkarskim przez bardzo długi czas. Podsumowując ten film, zawsze analizując, skupiaj się na przyczynach, a nie skutkach samego błędu. Przykładowo, jeżeli ktoś źle przyjmuje, to nie oznacza, że ma słabe przyjęcia i jest drewniany, ale być może źle się ustawia bądź jest po prostu zdekoncentrowany. Jeśli dobrze będziesz analizować grę i wyciągać z tego wnioski, z czasem będziesz uzupełniać prawdziwe braki i twoja gra będzie się polepszać. Ja tymczasem dziękuję za oglądanie i do zobaczenia za tydzień.